pierwszy Game Gear poszedł w róg i można by powiedzieć, że jedna runda właśnie została zakończona. W pierwszej kolejności zabrałem się za tego Game Geara bez klapek, on był w troszeczkę gorszym stanie. Jak się okazało podczas naszego ostatniego testu tych dwóch Game Gearów, ten Game Gear bez klapek praktycznie wizja była zerowa. Obraz był totalnie nieczytelny i nie było w ogóle dźwięku. No tu ten obraz jeszcze jako tako jest, jeżeli tą konsolkę sobie ustawimy tak pod kątem. No i dźwięk też był nie najgłośniejszy, ale był. Dzisiaj wymieniłem 3 kondensatory na płytce zasilania i 5 kondensatorów na płytce dźwiękowej. I jak się okazało, jeden z tych kondensatorów montowanych powierzchniowo na płytce dźwiękowej był rozlany, co prawdopodobnie było głównym powodem tego, że tego dźwięku nam niestety brakowało. Za momencik złożę tego Game Geara, wpakujemy Sonika i zobaczycie, jak to się teraz ma. Na jutro zostawiam sobie resztę roboty, wymienię 11 kondensatorów na płytce głównej konsoli i mam nadzieję, że ta akcja też się powiedzie. No, wymiana kondensatorów na płytce zasilania jest bardzo prosta. Tu już było troszeczkę kombinowania, by te kondensatory jakoś sensownie rozmieścić, wiecie, by jednak bez problemu można było domknąć obudowę. No ale na spokojnie myślę, że wszystko da się zrobić, a też nie powiem, bym miał jakieś mega wielkie umiejętności obsługiwaniu się lutownicą. Troszkę tam polutowałem kiedyś tych reprosów na Pegasusa, Famicoma, NES-a i w sumie to był mój cały kontakt z lutownicą. Jeśli chodzi o moją przeszłość, dobra, podłączmy sobie zasilanie, ale wiecie co, to tak na dzikusa sobie złożymy. Nie ma kabelka, nie odstaje nic. Jest ok. Sonik leci i zasilanko. Dobra. Konsolka się włącza, jak możecie zobaczyć, bez problemu. I dźwięk też jest. To już jest max. Zobaczmy. No, wizji jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że jutro uda się ją przywrócić. O, jakieś pasy się pokazały. Przyciszę to trochę, bo dźwięk jest cholernie głośny. Ok. A wiecie co? Zobaczymy teraz tego Game Geara. Przyrównamy ten dźwięk. Jak tu sprawa się ma na tych starych kondensatorach. Ale moim zdaniem jest troszeczkę cichszy. Zobaczmy. A nie, patrzcie. Znowu jest problem z tym zasilaniem. Tak przedtem było. Czyli może uda się za drugim, ale albo za którymś razem z kolei. Bo prawdopodobnie już te kondensatory są na wymarciu, jeśli chodzi o płytkę zasilania. Widzicie, co się dzieje. Za którymś razem może zaskoczy. Albo i nie. No, te kondensatory na bank są już zdechłe. No, może już nawet nie odpalić ten Game Gear. A jest, ruszył. Patrzcie, za którym razem ruszyło to z kopyta. Jak z dźwiękiem? Max. To już jest max. No, różnica jest niezła. Okej, dla mnie tyle, jeśli chodzi o zabawę z Game Gearem na dzisiaj. Jutro ruszam z kopyta ponownie i mam nadzieję, że sprawa wymiany tych 11 kondensatorów również pójdzie w miarę sprawnie. Dzisiaj część dalsza zabawy z Game Gearem. Do wymiany mam 11 kondensatorów. Dokonałem już demontażu wszystkich starych kondensatorów. Niektóre z nich się rozleciały przy demontażu. One były dość solidnie nawet przyklejone do płyty głównej. Jak możecie zobaczyć, powiedzmy, że obierzemy sobie tę stronę. W tym punkcie ten kondensator był klejony i też trudno się tu raczej pomylić z biegunowością.
przy montażu nowego kondensatora, bo ten plus zawsze będzie z lewej strony, a minus z prawej, co też jest oznaczone plusikiem, jak możecie zobaczyć. No myślę, że pójdzie spoko. Będę posiłkować się podczas wymiany tych kondensatorów podesłanym planem, tak więc raczej trudno będzie popełnić jakiś błąd. No i później już zobaczymy, jak sprawa poszła, i też wydaje mi się, że jest tu znacznie więcej miejsca przy montowaniu tych kondensatorów, jak to było podczas zabawy z płytą dźwiękową. Tu trzeba było zachować pewną kolejność. W sumie te trzy kondensatory można było bez problemu sobie wpakować, natomiast ten kondensator i ten, to już trzeba było zachować odpowiednią kolejność podczas montażu, bo można sobie było na przykład zasłonić te punkty wcześniej zamontowanym kondensatorem, ale tu widzę, że jest całkiem nie najgorzej. No dobra, za momencik zobaczymy, czy konsolka odpali i czy wszystko jest na chodzie. W niedzielę po zakończeniu wymiany kondensatorów na płycie głównej, w tym pierwszym Game Gearze bez klapek, za którego postanowiłem zabrać się w pierwszej kolejności, niestety zabrakło mi już czasu, by nagrać jakiś urywek z przeprowadzenia testu, jak ta konsolka się miewa. Za chwilę sobie przeprowadzimy ten test, a tu już jest środa i ja zabrałem się za wymianę kondensatorów na płycie głównej w pierwszej kolejności, już przy tym drugim Game Gearze, którego posiadam wraz z klapkami. Przed chwilą zakończyłem robotę z tymi kondensatorami, tak to wygląda. Powiem wam, że nie ma najmniejszego sensu robienia tutoriala jakiegokolwiek do wymiany kondensatorów na obecny czas, bo jeśli mamy ten plan, no to z tym planem idzie robota bardzo fajnie i w sumie nie ma czego tutaj schrzanić, więc robienie tutoriala jak najbardziej się nie opłaca. To wiecie, tylko problem jest z ustawieniem kamery, tu trzeba coś przekręcić, a tu lepiej moim zdaniem się skoncentrować w 100% na samej robocie, by był tego jakiś efekt. No wygląda to, myślę, nie najgorzej. Takie jest rozłożenie kondensatorów w moim przypadku. Konsolka całkiem przyzwoicie się zamyka, nic nie odstaje, bez problemu się elegancko domyka, tylko skręcić, chociaż skręcić to jeszcze nie, bo tu mnie czeka kolejna robota. Źle. Tak, teraz mnie czeka ponowna robota, tylko że przy tym modelu wymiany kondensatorów na zasilaniu i wymiana kondensatorów na płytce dźwiękowej. Tu, jak zauważyłem, ktoś już coś robił przy tym Game Gearze. Jak zapewne możecie, gdzie tu mam jakiś śrubokręcik czy coś, dobra, wezmę ten patyczek. Jak możecie zobaczyć, tu ktoś kiedyś już coś majstrował. Jeden kondensator na płytce dźwiękowej jest wymieniony. Prawdopodobnie była taka akcja, że po prostu ten Game Gear stracił brzmienie, dźwięk siadł i ktoś musiał wyszukać sobie informację, że jak wymieni ten jeden kondensator, to dźwięk zostanie przywrócony. I faktycznie dźwięk wciąż jest, ale jest bardzo cichy, za co odpowiadają już te trzy kolejne kondensatory tu schowane za tą blaszką. Ten mały kondensator odpowiada za to, że jest dźwięk, jak podepniemy słuchawki. I podpiąłem słuchawki po tego Game Geara i dźwięku niestety nie ma żadnego, więc ten kondensator już też jest na 100% padnięty. Tak więc jak coś, można tylko wymienić ten kondensator, jeśli nie mamy w ogóle dźwięku z głośniczka, a ten możemy wymienić, jeśli nie ma dźwięku po podłączeniu słuchawek. Jeśli dźwięk jest bardzo cichy, należy wymienić te trzy kondensatory i wszystko powinno być ok. No, wiecie co, teraz sobie przetestujemy tego Game Geara, w którym przed chwilą wymieniłem kondensatorki, jak to się ma. Muszę przyznać, że całkiem nie najgorzej. Tylko wiecie, znowu tak na dziku za to będziemy testować. Odpali się, odpaliło się, dobrze. Tylko ten dźwięk jest cichutki.
jak możecie usłyszeć, ale ekranik wyświetla obraz bardzo ładnie. O, coś nie poszło. A, no tak, przecież te kondensatory na płycie są martwe, na płytce zasilania. Tak więc nie, ten test przeprowadzimy sobie. A mnie teraz ruszyło. Tak więc ta konsolka już będzie sobie padać tak co jakiś czas, dopóki nie wymienię tych kondensatorów. Ale można grać. Obraz jest bardzo przyzwoity, muszę przyznać. Okej, ten jest w 100% sprawny. No wiecie, jeszcze może mi się ręka powinąć i coś spieprzyć, jeśli chodzi o płytkę zasilania oraz płytkę dźwiękową. Mam nadzieję, że to się nie stanie. A jeśli chodzi o tego Game Geara, z którym bawiłem się przez weekend, no to tu już sprawa ma się, szczerze mówiąc, kiepsko. No jak przeprowadzaliśmy pierwszy test tego Game Geara, nie było dźwięku, obraz był w ogóle nieczytelny. Udało się przywrócić dźwięk bez problemu, zasilanie jest, też świetnie to działa, ale niestety ekranik już jest prawie że na wymarciu. No. Takie bardzo brzydkie linie się pokazują, są wyświetlane. O, możecie to zobaczyć. No dźwięk jest na wypasie, bardzo głośny. Zmienię troszeczkę kontrast, może będzie lepsza widoczność tego problemu. Chociaż no, przez kamerkę niestety tego tak nie widać. Niech tu się uruchomi pierwszy etap. Ale na pewno widzicie te pasy i to już jest oznaka, że ekranik należałoby wymienić. Niestety ja nie jestem w stanie tego za to się zabrać, bo brak umiejętności, nie mam w ogóle ekranika zapasowego. Można sobie załatwić ten ekranik wyśmienitej jakością, się chyba nazywa Mac Wheel, czy jakoś tak. I obraz to jest po prostu żyleta. Też widzicie, no nie byliśmy w stanie jak tego wcześniej sprawdzić, jaka jest sprawa tego ekranu, ale jakby co, jest egzemplarz w pełni sprawny, tylko ekranik wypadałoby wymienić na jakiegoś innego, z jakiegoś może innego niedziałającego egzemplarza czy coś, no nie wiem. Chyba że kiedyś się skuszę na tego Macwilla i to by był, wiecie, wypas, no ale jest tak jak jest póki co, nic z tym za bardzo nie da się zrobić. Problemem przy tym ekraniku z całą pewnością będzie to przyłącze pomiędzy, ta tasiemka łącząca płytę główną wraz z ekranem. To wiem, że było klejone i to po tych wszystkich latach jest bardzo wadliwe, a też przy tym Game Gearze prawdopodobnie ktoś kombinował już coś, ponieważ brakowało tu wcześniej jednej śrubki i też w środku ten Game Gear nie jest w tak wyśmienitej kondycji jak na przykład jak ten Game Gear. Zobaczcie jak to wygląda w środku, tu ta obudowa praktycznie jak nówka, tu jest mała ryska, tu jest mała ryska, a ten był strasznie porysany, jakiś taki no bardzo zaniedbany w środku ten Game Gear mi się wydawał. To już wszystkie kondensatory zostały wymienione przy tym drugim egzemplarzu Game Geara, łącznie z tym jednym malutkim kondensatorkiem, którego ktoś kiedyś miał okazję wymienić przy tym sprzęcie na własną rękę. Przejdę od razu do uruchomienia konsolki, byście mogli zobaczyć jak to się ma po naprawie, a przyznam, że ma się całkiem przyzwoicie. Problem z uruchamianiem się konsolki już nie występuje, został wyeliminowany podczas wymiany kondensatorków na płytce zasilania. Wcześniej musiałem tym przełącznikiem Power On pomachać troszeczkę tak od kilku do kilkunastu razy, by ta konsolka zaskoczyła. Teraz uruchamia się za każdym razem i też dźwięk zyskał na mocy. I to tak potężnie zyskał na mocy. I co najważniejsze, wyświetlacz, tylko nie, my sobie zbliżę ten wyświetlacz do kamerki, jak już będzie pierwszy etap Sonika. I co najważniejsze, jeszcze to przyciszę.
Wszystkie pikselki ładnie się wyświetlają. Nie ma żadnych dziwacznych liń. Wszystko bardzo ładnie jest zachowane. A nie ten przycisk. No też bardzo często natrafić na takie Game Geary, gdzie na przykład są niewyświetlane poziome linie, czy też po prostu piksele się nie wyświetlają w danym miejscu. No te ekraniki są bardzo, bardzo wadliwe. Po tych wszystkich latach. Game Boye nie są tak wadliwe jak te Game Geary. No ale wiecie, technologia technologią. No teraz będę mógł sobie ogrywać jakieś fajne gierki z mojej kolekcji na Game Gear, a też swego czasu dość sporo ich nabywałem na tych retro giełdach, co kosztowało ile to? 2 funty, 4 funty. No za 4 funty już nabywało się naprawdę bardzo przyzwoite gierki. Przejdzie? A dał radę, fajnie, dokolamy się do końca. No za 4 funty już nabywało się na tych retro giełdach bardzo przyzwoite tytuły na Game Gear. Troszkę tego się uzbierało i będę mógł sobie posprawdzać te gierki na tym egzemplarzu konsolki w pełni sprawnym. No a tak niestety już nie mam żadnych takich sprzętów, do których można by przysiąść i coś naprawić. Mam chyba jednego starego retro kompa, ale nie mam do niego zasilacza, a te zasilacze do tych kompów są tak cholernie drogie. Kosztuje coś ten zasilacz 30-35 funtów na eBayu, a też nie mam zamiaru inwestować za bardzo w taki zasilacz, by na przykład przekonać się o tym, że ten komputer już jest zdechły, nie? To w ogóle się wyklucza, taka akcja. Może kiedyś się zdobędzie zasilacz do tego kompa na jakimś Plim Targu, czy jakaś będzie aukcja, gdzie będzie ktoś sprzedawać tanio taki zasilacz. To może się skuszę, ale taka cena to po prostu na to się nie skuszę, nie ma szansy. Powiem wam, że troszeczkę przysiedziałem przy tych dwóch Game Gearach. W sobotę troszeczkę się pobawiłem. W niedzielę znowu się pobawiłem i dzisiaj w środę już postanowiłem zakończyć tą naprawę. To poświęciłem na to caluśki wieczór. No ale było warto, jak widzicie, było warto. Tak wspominałem wam wcześniej, o kurde, nie tędy droga. Koszt za te kondensatorki kosztowało mnie 5 czy tam niecałe 6 funtów za paczkę. 25-30 zł, coś takiego za paczuszkę. No a naprawa, jakby chciało się komuś zlecić, to na przykład na eBayu kasują za naprawę nawet i 40-45 funtów. No to cenka jest niezła, nie? Patrzcie, co ja robię. Dobra, myślę, że będę powolutku kończyć materiał dotyczący tych dwóch Game Gearów. Fajnie, że sprawa się powiodła, jak najbardziej skill, znowu nieudany skok, jak najbardziej skill wymiany kondensatorów w przyszłości się przyda. Pouruchamiam jeszcze tą konsolkę kilka razy pod rząd, byście mogli zobaczyć, że wszystko ładnie, pięknie się uruchamia za każdym jednym razem, nie to co przedtem. No i bardzo ważną sprawą jest po zakończonej grze, pamiętajcie o tym, by no, zasilacz to tradycyjnie się odłącza, ale by wyciągnąć baterię, bo to jest główna przyczyna tego, że te kondensatory tak szybko w tych Game Gearach padają, czy też swego czasu padały. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć!